Od 30 lat Polski Czerwony Krzyż organizował letnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym roku taki obóz się nie odbędzie. Organizacja takiego obozu do łatwych nie należy. Problemem są zazwyczaj finanse. Z pomocą wielu osób udawało się takie wyjazdy organizować. Pieniądze zbierane były m.in. podczas kwest ulicznych. W tym roku niestety nie będzie wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Powód to brak wolontariuszy, którzy opiekowaliby się uczestnikami obozu. Potrzeba było ich około 20, a zgłosiło się tylko 6 osób. Młodzież szuka innego, także zarobkowego sposobu na wakacje. To zupełnie zrozumiałe, powiedział nam Przemysław Idczak z Leszczyńskiego Polskiego Czerwonego Krzyża. Jeśli chodzi o pieniądze, które udało się zebrać do tej pory, to te przeznaczone zostały m.in. na organizację balików dla niepełnosprawnych. To, co zostanie, przekazane będzie na zakup sprzętu dla grupy ratownictwa PCK.